Cześć, bardzo mi miło, że znów jesteś ze mną, że spotykamy się po raz kolejny. Dzisiaj zajmiemy się rozwiązywaniem prostych równań i nierówności. Otóż, na początek. Zacznijmy może od równania, czy też nierówności, którą powinieneś pamiętać już ze szkoły podstawowej, już od najwcześniejszych swoich lat edukacji. Więc zaczniemy. Takie proste równanko, które tutaj zaraz Ci napiszę, na przykładzie będę chciała Cię nauczyć, przypomnieć Tobie rozwiązywania równań. Otóż, zobaczmy na ten przykład, który napisałam. Jest to równanie, które będziemy rozwiązywali metodami, które już znasz od szkoły podstawowej. Czyli widząc nawias i widząc liczbę stojącą przed nawiasem, musimy wymnożyć tą liczbę przez nawias. Czyli dwójkę z x oraz dwójkę z czwórką. Czyli 2 razy x to jest 2x, dodać 2 razy 4 to jest 8. Resztę przepisujemy. Tak. Teraz, jaka jest metoda rozwiązywania równań? Takich najprostszych, jak to, które tutaj napisałam. Otóż, metoda jest taka, że przenosimy niewiadome na jedną stronę, a wiadome przenosimy na drugą stronę. Czyli 2x dodać x są po dobrej stronie, natomiast tego x muszę przerzucić na tą stronę, czyli pamiętaj, jak przenosisz, trzeba zmienić znak, czyli minus x równa się. I teraz tutaj przepiszę minus 5, a 8 musimy przerzucić na tą stronę, czyli musimy napisać minus 8. Zatem 2x dodać x to jest 3x, minus x to jest 2x równa się, minus 5 minus 8 to jest minus 13. Dzielimy sobie to przez 2 i dostajemy, że x to się równa minus 6,1. Co to, mój drogi, oznacza? Oznacza to, że to nasze równanie ma jedno rozwiązanie. Mogę tak zapisać, a mogę zapisać w postaci takiej, że x należy do zbioru jednoelementowego minus 6,1. To jest pierwszy przykład, który Ci pokazałam. Oczywiście ten przykład dotyczy równania. Nierówności, jak pamiętasz, rozwiązuje się bardzo podobnie, z tym, że nierówności się jeszcze podaje na końcu przedział, czyli x należy do odpowiedniego przedziału. Więc ja może tutaj zapiszę jako drugi przykład, który tutaj z Tobą poćwiczę, jakąś prostą nierówność. Na razie robimy proste, przygotowałam dla Ciebie zadania, będziemy wspólnie rozwiązywać sobie te zadania. Dobrze, no to teraz analogicznie. Trójkę mnożymy przez x, a mamy 3x. Dodać trójkę mnożymy przez jedynkę, czyli będzie 3. 3 razy 1 to jest 3, mniejsze od x plus 2. Przenosimy oczywiście, czyli 3x i to przerzucam, minus x to będzie 2x, od razu napiszę. 2 minus 3 przerzucam, będzie minus 1. Dzielę obustronnie przez 2 i piszę, że x jest mniejsze od minus 1/2. I teraz pasowałoby nam napisać przedział, do jakiego x należy. Otóż x należy do jakiego przedziału? Jeżeli masz z tym problem, możesz sobie narysować malutką oś liczbową, zaznaczyć na niej minus 1/2 i odpowiednio zakreskować. Skoro x jest mniejszy od minus 1/2, to kreskujemy na tą stronę, prawda? Czyli kreskujemy na lewo i popatrz, jak ja zakreskuję. I dam kółeczko otwarte, no bo tutaj nie ma bądź równości, czyli tutaj ma być kółeczko otwarte. I zapisujemy. X należy od minus nieskończoności, jak widzisz na przedziale, i kończymy na minus 1/2 otwarte. I to jest koniec. Tak rozwiązujemy nierówności. Oczywiście ja podałam tutaj przykłady takie najbardziej typowe, ale na pewno wiesz, że równania bądź też nierówności mogą mieć jedno rozwiązanie, mogą mieć nieskończenie wiele rozwiązań, mogą w ogóle nie mieć rozwiązań. I może od tego byśmy tutaj zaczęli, czyli ja bym chciała, żebyśmy teraz rozwiązali taki przykład równania, które nie będzie miało rozwiązania. Podam prosty przykład, żebyś tylko widział, o co mi tutaj chodzi. 5 razy x plus 1 równa się 5x dodać 10. No i teraz rozwiązujmy to. Oczywiście wymnażamy. 5 razy x to jest 5x, dodać 5 razy 1 to jest 5, równa się 5x dodać 10. Przenoszę niewiadome na jedną stronę, wiadome na drugą, czyli 5x odjąć 5x to jest 0x-ów, a 10 odjąć 5 to jest 5. I teraz popatrz, co to nam wyszło. Czy 0x-ów to jest ile? No to po prostu jest 0 równa się 5. A takie równanko w matematyce oczywiście jest sprzeczne. Czyli piszemy sobie sprzeczność.
I teraz, jak ja napiszę sprzeczność, to to dla nas ma oznaczać, że to równanie nie ma rozwiązania. I mogę napisać w taki sposób. X należy do zbioru pustego. To równanie, które ci wymyśliłam, nie ma rozwiązania. No to pewnie możesz się mnie zaraz zapytać, to jakie równanie będzie miało na przykład nieskończenie wiele rozwiązań. No to znowu podamy przykład. 2x dodać 4 równa się 2x dodać 8. Ja podaję takie najprostsze, oczywiście mogą być bardziej rozbudowane, ale te bardziej rozbudowane doprowadzą i tak do takich samych wniosków, jeżeli oczywiście będą miały nieskończenie wiele rozwiązań, czy też tak jak tutaj nie będą miały rozwiązania. No to wymnażam 2x dodać 8 równa się 2x dodać 8. Tu pamiętaj, to z tym wymnażamy i to z tym, podobnie jak w poprzednich przykładach. Zatem przenoszę 2x minus 2x to jest 0x równa się 8 minus 8 to jest 0. I popatrz, zapiszę ci pod spodem 0 równa się 0. Czy to jest fałsz? Oczywiście, że nie, to jest prawda. To jest zawsze prawda. Czyli coś takiego w matematyce nazywamy tożsamością. Tożsamość. Albo niektórzy piszą zawsze prawda. Zawsze prawda. Jak chcesz, możesz tak zapisać bądź tak. A my wnioski wyciągamy, że x, ja mogę za x postawić dowolną liczbę rzeczywistą. Zawsze mi wyjdzie prawda. Czyli x należy do zbioru liczb rzeczywistych. Czyli to równanie, które wymyśliłam ci, równanie numer 4, ma nieskończenie wiele rozwiązań i to jeszcze dowolnych, będących dowolną liczbą rzeczywistą. Każdą liczbą rzeczywistą. Oczywiście, gdybym miała nierówność, to na przykład może jeszcze podam tutaj jeden przykład taki, gdzie będziemy się zajmować teraz nierównością. No to wymyślę taki przykład, żeby była tutaj sytuacja troszkę inna, a jednocześnie, żeby dotyczyła to teraz, żeby dotyczyła nierówności. No to popatrzmy na taką nierówność. Wymyśliłam. Wymnażam znowu, czyli mam 7x dodać 7 jest mniejsze od 7x dodać 2. Przenoszę x na jedną stronę, czyli mam 7x minus 7x, czyli to jest 0x, jest mniejsze od, i teraz 7 na tą stronę przeniosę, czyli mam 2 minus 7, czyli minus 5. Popatrz, co ja tu dostałam. Dostałam, że 0 jest mniejsze od minus 5. Co ty mi na to powiesz? Oczywiście, że to jest fałsz. 0 przecież jest większe od minus 5, czyli to piszemy sprzeczność. A skoro sprzeczność, to podałam ci taki przykład nierówności, która nie ma rozwiązania. Wyszła nam sprzeczność. Na pewno zauważysz, że ma tutaj znaczenie, czy będzie znak mniejsze, czy większe, czy mniejsze lub równe, czy większe lub równe. Dlatego w zależności od tego, jaki przykład, taka może być sytuacja. No to mam jeszcze miejsce, napiszę tutaj zadanie, przykład numer 6, zadanie numer 6. Rozwiążemy sobie taką teraz tutaj nierówność. Teraz damy sobie na przykład większe lub równe. I tu będziemy mieć 3x minus 100. No i znowu, wymnażamy, czyli 3 razy x to jest 3x, minus 3 razy 2, 6, większe lub równe od 3x minus 100. Ja przeniosę, no to mam 3x minus 3x, to jest oczywiście 0x-ów, większe lub równe, minus 100 dodać 6. No to mamy minus 94, jakbyśmy sobie to na spokojnie przenieśli. I teraz powiedz mi tutaj. 0x to znowu jest 0. Ja piszę tak Tobie, bo to jest wygodnie dla Ciebie, ale tego nie musimy pisać. Tego też nie musimy pisać. Tego nie musimy pisać i tego, bo możesz od razu skomentować. Jak najbardziej. Powiedz mi, czy 0 jest większe lub równe od minus 94? Oczywiście, zawsze. To mogę napisać, że to jest zawsze prawda. Albo zawsze prawdziwe. W związku z tym x należy do zbioru liczb rzeczywistych. Czyli podałam Ci przykład takiej nierówności, której znowu rozwiązaniem jest każda liczba rzeczywista. Pewnie pomyślisz teraz, a no to tylko takie będziemy przykłady robić, to tylko takie są równania bądź nierówności. Nie, mój drogi. Ja w tych przykładach podałam Ci, co powinieneś wiedzieć ze wcześniejszych cyklów nauczania. To są równania bądź nierówności, które spotkałeś już w szkole podstawowej. Jak najbardziej. Natomiast teraz w szkole średniej chcesz przystąpić do matury, musisz znać również inne typy nierówności czy równań. Ale o tym będziemy się uczyć na tej właśnie lekcji. Będziemy rozwiązywać zadania, które dla Ciebie przygotowałam.
I temat tej lekcji, jeszcze raz powtarzam, to jest rozwiązywanie prostych równań i nierówności. Zatem być może w dalszych etapach naszego uczenia się tutaj na tych kursach poznasz troszkę trudniejsze równania, jeszcze trudniejsze. Ale na tej naszej lekcji zajmujemy się takimi najprostszymi równaniami bądź nierównościami. A więc myślę, że czas zacząć rozwiązywanie zadań przygotowanych przeze mnie. A to był tylko taki malutki wstęp, przypomnienie z tego, co powinieneś umieć, przystępując do rozwiązywania zadań, które przygotowałam dla Ciebie. Do dzieła! Zadanie numer 1. Rozwiąż równania. Ja te równania dla Ciebie już tutaj przygotowałam, przepisałam na tablicy. Podpunkt A. Równanie wygląda następująco. 2 razy w nawiasie x minus 10 równa się 4. W nawiasie x minus 3 dodać 1. Podpunkt B. 5 razy w nawiasie 4 minus 2x równa się minus w nawiasie x plus 2. Zamykamy nawias, dodać 5x minus 5. To zadanie numer 1 jest oczywiście równaniem, które mogłeś spotkać już gdzieś w szkole podstawowej, ale ono jest takim wprowadzeniem do naszej dzisiejszej lekcji, dlatego chciałabym, żebyśmy takie też sobie wspólnie jeszcze rozwiązali. Powolutku będziemy tutaj wymnażać. Zatem, tak jak już powiedziałam Ci na wstępie naszego spotkania, będziemy wymnażać dwójkę z x, dwójkę z minus dziesiątką, czwórkę z x i czwórkę z minus trójką. No więc do dzieła. 2 razy x to jest 2x, teraz będzie 2 razy minus 10 to jest minus 20, równa się. 4 razy x to jest 4x, 4 razy minus 3, minus 12, dodać 1. I teraz będziemy przenosić, może zrobię to powolutku, czyli niewiadome na jedną stronę, czyli 2x jest po dobrej stronie, a 4x trzeba przerzucić, czyli mu zmieniam znak, minus 4x, równa się. Minus 12 jest po dobrej stronie, plus 1 jest po dobrej stronie prawej, a minus 20 trzeba przerzucić, czyli napiszę plus 20. Dobrze. 2x minus 4x to jest minus 2x, równa się. Minus 12 dodać 1 to jest minus 11, dodać 20, czyli mamy 9. Niektórzy wolą tak zrobić. Dodają sobie liczby te, które są na plusie, czyli 20 dodać 1 to jest 21 i od 21 odejmują 12 i wychodzi im oczywiście 9. Dzielę obustronnie przez minus 2 i otrzymuję, że x to się równa minus 9 drugim, no i wyciągam sobie całości, czyli minus 4,1 druga. Powiedz mi, ile to równanie ma rozwiązań? Oczywiście jedno. To jest właśnie to rozwiązanie. Minus 4,1 druga. Ja to oczywiście mogę zapisać w postaci, że x należy do zbioru jednoelementowego, a minus 4,1 druga. I taką odpowiedź chciałabym, żebyśmy pisali. Przy okazji zwracam tutaj Ci uwagę na nawiązanie do zbiorów. Będziesz też widział, że będziemy w następnych zadaniach zwracać uwagę na nawiązanie do spójników logicznych. To wszystko w matematyce się zazębia i tworzy tę przestrzeń matematyczną, w której my aktualnie działamy. Dobrze, no to przykład następny. Znowu będę wymnażała, zaznaczę Ci, szczególnie dla tych osób, które mają problemy. I popatrz, piątkę pomnożę z czwórką, piątkę pomnożę z minus 2x. No to mnożę. 5 razy 4, 20. 5 razy 2x to jest 10x, ale z minusem, czyli piszę minus 10x. Równa się. Tu zwracam Ci szczególną uwagę na minusa. Bardzo duży odsetek młodzieży, jak widzi minusa, to zmienia znak tylko na początku i piszą tak, minus x plus 2. Otóż nie, minus tak samo działa przecież jak piątka. Zmienia znak przy x i zmienia znak przy dwójce. To jest tak samo, bo to jest tak, jakbym miała minus 1 i wymnożyła. Czyli minus razy x to jest minus x i minus razy 2 to jest minus 2. No i resztę przepisuję, dodać 5x i minus 5. No to przenoszę znowu niewiadome na jedną stronę, czyli po tej stronie widzisz, jest tylko minus 10x, więc piszę, a tu było minus x, przerzucam plus x. Po tej stronie było plus 5x, przerzucam minus 5x. Równa się. Teraz patrzę, co po prawej stronie mam. Minus 2 to przepiszę, minus 5 przepiszę, a ta 20 jest po złej stronie, muszę ją przerzucić, czyli muszę napisać minus 20, bo zmieniamy znak. Dobrze. Minus 10x dodać x to jest minus 9x i minus 5x to jest minus 14x. Jakkolwiek byś to nie zrobił, czy zrobisz najpierw minus 10, minus 5, to jest minus 15, dodać 1, minus 14,
i dopisujemy x, jak najbardziej. Równa się i teraz tutaj sobie będziemy wykonywać. Minus 2, minus 5, minus 7, minus 20, minus 27. Dzielimy obustronnie przez minus 14 i dostajemy x równa się. Zauważ, minus i minus się kasuje przy dzieleniu. Minus i minus daje plus. Czyli ja znaku nie będę pisała, zrobię kreskę ułamkową. U góry 27, na dole 14. No fajnie by było wyłączyć całości, prawda? No więc 1/14 się zmieści w 27 i jeszcze zostanie 13/14. No i znowu mogę napisać, że moje równanie należy do zbioru, rozwiązanie tego mojego równania należy do zbioru jednoelementowego 1,13/14. Popatrz. Zadanie numer 1. Dałam Ci przykłady równań takich, które mają po jednym rozwiązaniu. Poćwiczyłam z Tobą metodę, prawda, mnożenia liczby przez jakiś nawias. To jest bardzo ważne. Pamiętaj o znakach. Jak jest minus, trzeba zmienić znak. Zwracam Ci uwagę na te momenty, w których młodzież popełnia błędy, więc nie chciałabym, żebyś popełniał te same błędy i Ty. Zadanie numer 2. Rozwiąż równania, pamiętając o podaniu dziedziny. I te równania przepisałam Ci pod punkt A. X plus 5 nad X minus 1 równa się 2. A drugie pod punkt B. X minus 1 nad 2X plus 2 równa się 1/2. Otóż już te równania, które przygotowałam dla Ciebie w zadaniu numer 2, już coś nowego będą nam wnosiły do matematyki. Dlaczego? Pamiętaj o tym, jest podane w treści zresztą przeze mnie, że pamiętaj o podaniu dziedziny. Otóż, o co chodzi w tej dziedzinie? Nauczyciele uczyli Ci zapewne rozwiązywania równań w szkole, chociażby podstawowej, i bardzo często nie mówili o czymś takim jak dziedzina równania. Tak, ponieważ jest szereg równań, których dziedziną są liczby rzeczywiste, chociażby zadanie numer 1. Tam nie ma żadnych warunków, nie ma żadnych ograniczeń. Dziedziną są liczby rzeczywiste. A teraz popatrzmy na oba te równania. Co one mają wspólnego? Otóż mają wspólne to, że jest mianownik. A mianownik występuje w przypadku dzielenia. Licznik podzielony przez mianownik. I teraz, tu kłania nam się taka informacja, którą powinieneś pamiętać. Przez co nigdy w życiu nie wolno dzielić? Przez zero. Pamiętaj, cholero, nie dziel przez zero. Co nam to daje? Daje nam to, że musimy napisać założenie, zarówno tu, jak i tu. Będę pisała kolorem czerwonym, żeby było lepiej widzieć. I teraz, co to znaczy? Jakie założenie muszę napisać? Muszę napisać założenie, że mianowniku zera być nie może. Czyli, co jest u mnie tutaj mianownikiem? X minus 1. Muszę napisać, nigdy w życiu nie może być zerem. Jak to zapisujemy? X minus 1 nie może być zerem. Nie może być równe 0. No i teraz to rozwiązujemy. To jest różność, ale różność rozwiązujemy zupełnie tak samo jak równość. Minus 1 przerzucam na tą stronę, czyli mam 1. I teraz podaję dziedzinę. Najpierw to przeczytam. X nie może być absolutnie jedynką. Czyli zatem czym może być X? Dziedzinę zapisujemy literką D, ale jest też uznawane, jak napiszesz X należy. Ja tutaj, żeby się zgadzało tutaj z tym, że dałam polecenie, pamiętaj o podaniu dziedziny, to Ci piszę jako D jak dziedzina, prawda? D równa się, co może być X-em? X-em może być wszystko, a wszystko to liczby rzeczywiste, tak? To jest najszerszy zbiór, jaki znamy. Liczby rzeczywiste, ale z wyłączeniem jedynki. Czyli bez jedynki. Popatrz, jakie tu jest nawiązanie do zbiorów. Liczby rzeczywiste z wyłączeniem jedynki. Dobrze. I pamiętaj, to się ma znaleźć. Ma to być w zadaniu, gdyby to było otwarte na maturze, musi być napisane założenie. Zaraz wrócimy do tego równania. Teraz napiszemy założenie w tym równaniu. Dobrze, czyli ja napiszę założenie. I teraz, co tu jest mianownikiem? 2x plus 2. Czym nie może być? Oczywiście zerem. No to jak nie może być zerem, no to przenoszę. 2x jest równe od 2 na drugą stronę, czyli minus 2. Dzielę to przez 2 i piszę, że x nie może być. Minus 2 podzielone przez 2 to jest minus 1. Zatem, co będzie dziedziną mojego równania? Wszystko, ale bez, czyli z wyłączeniem czytamy, minus jedynki. Czyli co to znaczy dziedzina? To znaczy, że ja za x-a mogłabym podstawić byle co,
Ale w tym przypadku w podpunkcie A nie mogę stawić jedynki. Natomiast w tym przypadku w podpunkcie B nie mogę podstawić minus jedynki. Dlaczego? Bo wtedy w mianowniku wyjdzie 0, a to jest głupota. W mianowniku 0 być absolutnie nie może. Czyli mam nadzieję, że po tych przykładach będziesz umiał takie proste równania rozwiązywać, pisząc dziedzinę. Dziedzina, że tu są liczby rzeczywiste z wyłączeniem 1, a tu mamy rzeczywiste z wyłączeniem minus 1. O tym będziemy się jeszcze uczyć, powtarzać i rozszerzać wiedzę w kursie z wyrażeń wymiernych. Ale do tego jeszcze właśnie wrócimy, tak jak powiedziałam. Na razie skończmy ten przykład. Jaka to jest metoda rozwiązywania równań tego typu? Otóż zamiast napisać 2, mogłabym napisać, popatrz jak ja teraz napiszę, x plus 5 nad x minus 1 równa się, zamiast napisać 2, mogę zawsze napisać 2 nad 1. Zawsze mogę liczbę 2 przedstawić w postaci ułamka. 2 nad 1. I teraz dlaczego tak zrobiłam? Ponieważ zapewne pamiętasz, była taka metoda, którą nazywamy tak w skrócie potocznie metoda na krzyż. Mnożenie na krzyż, czyli to mogę pomnożyć z tym, to mogę pomnożyć z tym i otrzymam te same iloczyny. Zatem x plus 5, ja to zapiszę, proszę, x plus 5 mnożę z jedynką i da mi to samo, gdybym to x minus 1 pomnożyła z dwójką. Bardzo fajna metoda, szybka, polecam. Na poziom podstawowy jak najbardziej polecam. Czyli wymnażam, no przez 1 to mi się nic nie zmieni. Natomiast czy ja dwójkę daję, popatrz, z tyłu, czy z przodu, nie ma to znaczenia, ponieważ mnożenie jest przemienne. Czy ja tak zapiszę, czy na odwrót zapiszę, nie ma to znaczenia. Więc wymnażam. 2 razy x to jest 2x, 2 razy minus 1, minus 2. No i teraz już umiesz. Przenosimy. X na jedną stronę, ten x jest w dobrym miejscu, więc to przenoszę. Minus 2x równa się, minus 2 jest w dobrym miejscu, a piątkę przerzucam i piszę minus 5. Zatem x minus 2x to jest minus x równa się, minus 2 minus 5, minus 7. Mnożę obustronnie przez minus 1, no bo przecież nie mogę zostawić tak rozwiązania równania. Minus x równa się minus 7. Muszę mieć samo x równa się, minus z minusem nam się skacuje i wyjdzie 7. Zatem rozwiązaniem naszego równania mogłaby być 7, ale pamiętaj, co muszę zrobić. Muszę sprawdzić, czy ta moja 7 zgadza się z dziedziną, czy czasem nie została wyrzucona ze zbioru liczb rzeczywistych. No tak się składa, że nie została wyrzucona. Zgadza się. Ja tutaj ci dopiszę zgodne z dziedziną, ale w sumie nie musisz tego pisać. Możesz wiedzieć i zapisać ostatecznie, że to równanie ma jedno rozwiązanie, tylko nie zapomnij, bardzo cię proszę, nie zapomnij przemyśleć dziedziny, bo czasem zobaczysz to już, jak będziemy brnąć dalej w tą matematykę coraz szerzej, to zobaczysz, że czasem może tutaj to mieć duże znaczenie. Dobra, no to wróćmy do tego. Tutaj już nie muszę nic dopisywać, bo tutaj pięknie mogę od razu pomnożyć na krzyż i otrzymam, a weźmy teraz to. 2x plus 2 razy 1 równa się x minus 1 razy 2. No i teraz wymnażam. 2x razy 1 to jest 2x, dodać 2 razy 1 to jest 2 równa się. X razy 2 to jest 2x. Minus 1 razy 2 mamy minus 2. No i przenoszę. 2x, to przerzucam, minus 2x równa się minus 2 i ta 2 przerzucam na tą stronę, piszę minus 2. Co otrzymuję? No nie powinno Cię już to zdziwić po moim wstępie. 2x minus 2x to jest 0x równa się minus 4. O, a co tu nam wyszło? A wyszła nam sprzeczność. Tak, sprzeczność nam wyszła. 0 x, czy po prostu 0, nigdy nie wyjdzie minus 4, no bo 0 to 0, a nie 0 to jest równe minus 4. Zatem, co napiszemy? Że nasze równanie nie ma rozwiązania, więc tu nawet już nie zerkamy sobie na dziedzinę, no bo co będziemy zerkać? Jak wyszło, że nie ma rozwiązania, no to po prostu nie ma rozwiązania i tyle. Dwa podpunkty, popatrz jakie różne są konsekwencje etapów przekształcenia, jakie różne mamy odpowiedzi. Tutaj jest rozwiązanie jedno, 7, a tutaj nie ma kompletnie rozwiązań. Zadanie numer 3. Rozwiąż równania. Podpunkt A. X minus 11 pomnożone przez 8x plus 12 ma dawać 0. I podpunkt B. 2x plus 2 pomnożone przez 5x plus 5 ma też dawać 0.
zadaniu numer 3, czyli w tym, które będziemy teraz rozwiązywać, chciałam Ci zwrócić uwagę na kolejną istotną sprawę. Otóż, pierwsze, czy widzimy tu jakiś mianownik, który by mógł dawać nam sygnał, że będzie coś nie tak z dziedziną? Nie. Zatem, jeżeli jesteś pewny, że nie piszemy żadnego założenia, to możemy pominąć tą kwestię. Natomiast, jeżeli chcesz porządnie mieć zapisane, to możesz napisać, że dziedziną są liczby rzeczywiste. Tego możesz się teraz nauczyć i stosować w kolejnych przykładach. Tutaj też nie ma mianownika. Dziedziną są liczby rzeczywiste, ale nie jest to wymagany zapis. Dlatego, ponieważ jeżeli nie ma założenia, to nie ma potrzeby komentowania jego. Chyba, żeby o to zostalibyśmy poproszeni. Dobrze. No to teraz zwróćmy uwagę na taką bardzo ważną kwestię. Otóż, co jest pomiędzy dwoma nawiasami, jeżeli nic nie widzisz? Jest mnożenie tutaj i pomiędzy tymi nawiasami też jest mnożenie. Jeżeli masz problem, to lepiej sobie to mnożenie zawsze zapisać. Nie zaszkodzi. I teraz zastanówmy się. Mamy tutaj jeden czynnik mnożenia, tutaj mamy drugi czynnik mnożenia. Takiego równanka też wcześniej nie rozwiązywaliśmy. Dlatego musisz się skoncentrować i mnie dobrze posłuchać. Mamy dwa czynniki. Jeden czynnik to jest jeden nawias, drugi czynnik to jest drugi nawias. I zastanów się, kiedy, jak pomnożysz dwie liczby, czy też dwa czynniki, otrzymasz 0? Kiedy z mnożenia otrzymujemy 0? Otóż, z mnożenia otrzymujemy 0 wtedy, kiedy będzie przynajmniej jedno 0. Na przykład, 0 razy 5 ile da? 0. 0 razy 8 ile da? 0. 0 razy 0 ile da? 0. Czyli popatrz, mogą być dwa zera. A na przykład 6 razy 0 ile da? No 0. Myślę, że z tym nie ma problemu. Dlatego teraz popatrz, co ja napiszę. Ja teraz napiszę, że żeby z mojego mnożenia wyszło mi 0, to muszę napisać, że pierwszy nawias będzie zerem lub drugi nawias będzie równy 0. Pierwszy nawias, tylko ja już nie przepisuję nawias, bo nie ma takiej potrzeby, ale przepisuję wnętrze tego nawiasu równa się 0 lub wnętrze tego drugiego nawiasu równa się 0. Popatrz, co ja to zrobiłam. Użyłam spójnika logicznego, dlatego ta logika jest bardzo ważna, żebyś ładnie budował chociażby rozwiązywanie równania, prawda, żeby to ładnie wyglądało. No i teraz popatrz, jakie proste równanko liniowe wyszło. Wystarczy x na tą stronę, minus 11 na drugą będzie 11. Koniec. Nic więcej już nie zrobimy. A tutaj, no tutaj zrobimy, czyli 8x równa się, to przerzucimy minus 12, podzielimy przez 8, zapiszemy w ułamku, oczywiście skrócimy. Czyli x to się równa, można skrócić przez 4, podzielić przez 4, czyli 12 przez 4 to jest 3, 8 przez 4 to jest 2. Jeżeli to przeszkadza, napiszemy ładnie minus 1,1. Wyciągnęliśmy całości. Niektórzy mają z tym problem, uczniowie, że nie wiedzą, czy pisać znowu lub ten spójnik, czy nie pisać. Oczywiście, że możesz napisać, ale najważniejsze, żeby tutaj ten początek był prawidłowo zbudowany. Reszta to dobrze jest rozwiązywanie tutaj równanka z tego i tutaj to, co robimy, rozwiązywanie tego równanka. W zasadzie możemy na boku jedno, na boku drugie, ale co jest ważne? Odpowiedź jest ważna. Piszemy x należy w klamerce i teraz, mój drogi, zauważ. Rozwiązań tego równania będzie ile? No będą dwa. To może być rozwiązaniem minus 1,1 przecinek albo 11, tak? Czyli tu mamy przykład, popatrz, że są dwa rozwiązania równania. Może tak być równanie, może mieć dwa rozwiązania, 3, 5, 1000, 2000, nieskończenie wiele, może w ogóle nie mieć. Tu masz przykład przygotowany przeze mnie takiego równania, które ma dwa rozwiązania. No to podpunkt B. Spróbujmy zrobić analogicznie. Czyli kiedy z mnożenia wyjdzie 0? No wtedy, kiedy albo pierwszy czynnik będzie zerem, albo drugi czynnik, ja to przepisuję, będzie zerem. No i rozwiązujemy sobie. No to proszę bardzo, 2x równa się 2 na drugą stronę minus 2 lub 5x równa się 5 na drugą stronę, czyli minus 5. Popatrz, ja tutaj napisałam drugie lub, ale powiedziałam Ci wcześniej, że wcale tego nie trzeba pisać, nie jest to takie wymagane. Jak ja to podzielę przez 2, oczywiście mogę tutaj się zmieszczę, podzielę przez 2, wyjdzie mi minus 1, podkreślam, wyszło mi już OK, rozwiązanie. No to teraz tu podzielę przez 5 i też wychodzi, popatrz,
Ciekawie, wychodzi też minus 1. I na maturze, mój drogi, nie możesz napisać, że rozwiązaniem równania jest minus 1 lub rozwiązaniem równania jest minus 1. No, to takie masło maślane, nie wolno tak napisać. Trzeba skomentować ładnie. Ile jest rozwiązań tego równania? Oczywiście, że w tym wypadku jedno, bo nam się powtórzyło, a w zbiorach elementy nie mogą się powtarzać. Dlatego jak zapiszesz taką odpowiedź na maturze, x należy do zbioru jednoelementowego. Nie możesz napisać minus 1, minus 1, bo jest to niepoprawny zapis matematyczny. I naszym rozwiązaniem tego równania jest tylko minus 1, bo tak się złożyło. Taki przykład Ci wymyśliłam specjalnie, że minus 1 zeruje ten nawias i minus 1 zeruje ten nawias. Więc tylko minus 1 jest poprawnym rozwiązaniem tego zadania w podpunkcie B. Na co chciałam zwrócić uwagę, rozwiązując zadanie numer 3? Na to, że kiedy z mnożenia wyjdzie 0? Otóż z mnożenia wyjdzie 0 wtedy, kiedy każdy z czynników będziesz musiał przyrównywać do 0. I albo pierwszy czynnik będzie równy 0, albo drugi czynnik będzie równy 0, a gdyby było ich więcej, to albo trzeci czynnik równy 0, albo czwarty czynnik równy 0 i tak dalej. Tu może być tych rozwiązań więcej. Może być mniej. Wszystko zależy od tego, z jakim przykładem się spotkasz. Zadanie numer 4. Rozwiąż tymczasem nierówności. Podpunkt A. 3 pomnożone przez x minus 1 jest większe od 2 pomnożone przez x plus 1. Dodać 2. Podpunkt B. 2 pomnożone przez 2 minus x jest mniejsze lub równe minus 5 pomnożone przez x minus 1. Dodać 4x, dodać 2. Mamy rozwiązać takie nierówności. To są, moi drogi, nierówności takie prościutkie, prościutkie nierówności. Ale chciałabym, żebyś takie umiał swobodnie już rozwiązywać. Mimo tego, że one są z wcześniejszego cyklu kształcenia, chciałabym jeszcze je utrwalić z Tobą. Dlatego one są, jak widzisz, niezbyt skomplikowane. Wymnażamy trójkę z x, trójkę z minus 1. Tutaj dwójkę z x, dwójkę z 1. Pierwsze co, na pewno się zastanowisz, bo teraz już masz większą wiedzę i pomyślisz, czy czasem nie ma tu jakiegoś założenia. No tak się składa, że nie ma założenia. Nie ma założenia, dlaczego? Nie ma mianownika. Jeżeli masz takie życzenie, napisz sobie, że dziedziną są liczby rzeczywiste. Czy tutaj jest jakiś mianownik? Nie ma. No to też możesz sobie zapisać, że dziedziną są liczby rzeczywiste. Dobrze, ale wracam już tutaj do tej pierwszej nierówności. Wymnażamy 3 razy x, to jest 3x. 3 razy minus 1, minus 3 jest większa od. 2 razy x to 2x. 2 razy 1 to 2. No i przepisuję to plus 2 tutaj. Dobrze, przenoszę tak jak wcześniej. X na jedną stronę, czyli 3x i to przeniosę minus 2x jest większe od. Te dwójki są po dobrej stronie, więc je przepiszę. A minus 3 musi przejść tutaj, czyli będzie plus 3. Bo zmiana znaku. 3x minus, minus 2x to oczywiście jest x. Większe 2 plus 2 plus 3 to jest 7. I teraz, jeżeli jesteś dosyć dobry, prawda, dosyć dobry z rozwiązywania nierówności, to dla Ciebie nie będzie stanowiło problemu, jak od razu podasz mi przedział. Ale jeżeli masz z tym problem, to bardzo Cię proszę, rysuj sobie. Rysowanie jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło. Na osi liczbowej zaznaczymy sobie siódemkę. Tutaj nie ma bądź równości, więc kółeczko będzie puste. I teraz, jeżeli jest x większe, to znaczy, że muszę wziąć te większe liczby. Większe liczby to do po prawej stronie. Czyli kreskuję tą część osi liczbowej, która odpowiada właśnie za x większe od 7. No i teraz już z osi liczbowej będzie łatwo zapisać przedział. X należy do przedziału, widzisz, od 7 otwartej do plus nieskończoności. Koniec. Rozwiązałam nierówność w taki sposób. Tutaj nic Cię nie powinno zdziwić. Pamiętaj, w szkole średniej dobrze jest nie zostawić tak rozwiązania nierówności, napisać w przedziale. Zresztą tym się zajmujemy w tym dziale powtórkowym. Tu są również zbiory, przedziały, więc wszystko idealnie nam pasuje. Dobrze, no to podpunkt B wymnażamy również, podobnie jak wcześniej. Dwójkę z dwójką, dwójkę z minus x. Minus piątkę z x, minus piątkę z minus jedynką. Zwracam uwagę na te minusy, bo młodzież z tymi minusami ma problemy. No to wymnażam. 2 razy 2, 4. 2 razy minus x, minus 2x. Teraz minus 5 razy x, minus 5x. Minus 5 razy minus 1. Minus i minus daje plus, czyli będzie plus 5. No i resztę przepisuję. Plus 4x plus
2. No i co znowu? No przenosimy wszystko na odpowiednie strony, czyli minus 2x jest po dobrej stronie, ale minus 5x jest po złej, czyli przerzucam, czyli piszę plus 5x. 4x po złej stronie przerzucam, piszę minus 4x. Mniejsze lub równe. Teraz patrzę. Piątka, wyraz wolny jest po dobrej stronie, dwójka jest po dobrej stronie, a czwórka jest po złej. Czyli tą czwórkę przerzucę i zmieniam jej znak, czyli napiszę minus 4. No to teraz dalej. Minus 2x zaś 5x to jest 3x. Minus 4x to będę miała minus 1x, czyli napiszę minus x. Mniejsze lub równe, 5 dodać 2 to jest 7, minus 4 to jest 3. I teraz młodzież często znowu popełnia tutaj błąd. Wiecie, że trzeba pomnożyć razy minus 1 bądź podzielić, to nic tutaj nie zmienia, ale często zapominacie o tym, że x przepisujemy, ale jak się mnoży nierówność przez liczbę ujemną, trzeba zmienić zwrot. Czyli ja zmieniam zwrot, czyli napiszę większe lub równe. I to też pomnożę. 3 razy minus 1, minus 3. I co zrobić? Albo popatrzeć, jak tutaj było, postępujemy analogicznie, jak nie, proszę sobie narysować. Nic nie szkodzi, jak narysujemy. Zaznaczymy na osi liczbowej tylko minus 3, bo to nie ma co zaznaczać nie wiadomo ile, byleby wnioski wyciągnąć, myśleć. Dobrze, czyli większe lub równe minus 3, x ma być większe lub równe minus 3, czyli minus 3 będzie kółeczko zamalowane i znowu większe, czyli znowu na prawo kreskujemy, więc ja tutaj zaznaczę, kreskuję na prawo. Zatem wyciągam wnioski, x należy od minus 3 domkniętej do plus nieskończoności. Tu nas nie powinno już nic dziwić, bo jesteśmy po przedziałach, czyli powinniśmy sobie z tym doskonale radzić. W zadaniu numer 4 chciałam Ci zwrócić uwagę na rozwiązanie bardzo prostych nierówności. Bardzo prostych nierówności, ale zwracam uwagę, że jeżeli masz problem z podaniem ostatecznej odpowiedzi, narysuj. Jeżeli masz problem z podaniem ostatecznej odpowiedzi, znowu narysuj. Ale tutaj zwróć uwagę, jak będziesz się uczył i powtarzał, zwróć uwagę na to, że ten zwrot nierówności trzeba zmienić. Czyli x jest większe lub równe minus 3, a było wcześniej mniejsze lub równe. Tutaj jest haczyk, na który często młodzież, może z tego, że szybko rozwiązują zadanie, może tego, że niedbale czasem, młodzież tu popełnia błąd. Więc ja wiem, jakie błędy popełnia, więc uczę Cię, żebyś tych błędów Ty nie popełniał. Zadanie numer 5. Rozwiąż nierówności. Rozwiązanie zaznacz na osi liczbowej. I pierwsza nierówność. X za 4 podzielone przez 3 jest mniejsze lub równe 1 druga. Druga nierówność. X plus 3 podzielone przez 2, dodać 2x minus 5 podzielone przez 3 jest większe od 5 szóstych. Te nierówności, myślę, że spotkałeś się z tymi nierównościami już wcześniej, ale zwróćmy na pewne rzeczy szczególną uwagę. Pierwsza sprawa, myślisz sobie już, czy mianownik może być zerem. Otóż, no trójka nigdy nie będzie zerem. Dwójka nigdy nie będzie zerem, zatem tutaj dziedziny też nie będziemy pisać, czyli dziedziną są liczby rzeczywiste, albo ją napiszemy, ale nie musisz tego pisać, tylko masz wiedzieć, że tutaj nic z mianownika nam nie wyzeruje. Tutaj tak samo jest, dwójka, trójka i szóstka, czyli nie ma żadnego x-a w mianowniku, zatem dziedzina będą liczby rzeczywiste. Dobrze, przechodzimy do rozwiązywania takiej nierówności. Takie i takie, one są troszkę podobne, dlatego ja tutaj napisałam podpunkt A, a tutaj napisałam podpunkt B. Popatrz, co charakteryzuje obie nierówności? To, że w mianownik jest jakiś mianownik i ten mianownik jest jakąś liczbą, prawda? Trójką, dwójką, tu mamy szóstką, ale no, nie za bardzo lubimy rozwiązywać nierówności z ułamkami. Zatem jest taka metoda. Możemy pomnożyć obustronnie tą nierówność przez, uwaga, najmniejszą wspólną wielokrotność dla tych dwóch mianowników. Czyli co jest najmniejszą wspólną wielokrotnością dla trójki i dwójki? Innymi słowy, co jest najmniejszą taką liczbą, która się dzieli i przez 3, i przez 2? Oczywiście, myślę, że bezdyskusyjnie powiesz, że jest to szóstka. I teraz, kto jest dobry z matematyki, kto dobrze działa na wyrażeniach algebraicznych, nie widzi tutaj problemu, że sobie trójkę z szóstką w głowie skróci, ale jeżeli masz problemy, ja rozpiszę. Czyli 6 razy x plus 4 nad 3.
jest mniejsze lub równe od 6 razy 1 druga. Jeżeli Ci takie rozpisywanie nie jest potrzebne, to przejdziesz od razu do kolejnej linijki. Ja po co rozpisałam? Ponieważ mnożenie obustronne, czyli taka kreska, obustronne działanie powoduje, że ja ten ułamek mnożę razy 6, ten też. Czy to zrobię w głowie, czy rozpiszę, to wszystko zależy od tego, jaki masz stopień zaawansowania tej matematyki. Ja Ci tutaj rozpisuję wszystko, żeby nie było i żeby trafiło do każdego. Czyli szóstka z trójką mogłaby się skrócić i tu będzie 2. Szóstka z dwójką mogłaby się skrócić i tu będzie 3, jak podzielę. Zatem, popatrz, jest dwójka, czyli ja tą dwójkę przepiszę, ale ona ma być pomnożona przez x plus 4, no bo przecież nikt nie będzie pisał nad 1. Mniejsze lub równe, trójka ma być pomnożona przez jedynkę. A dobra, zapisałam tak, nad 1 pisać nie będę. No i teraz wymnażamy tak jak to wcześniej. 2 razy x, 2x, dodać 2 razy 4, 8. Mniejsze lub równe, 3 razy 1, czyli 3. No i przenoszę. 2x jest po dobrej stronie, natomiast ósemkę trzeba przerzucić, bo nie pasuje, czyli będzie 3 minus 8. No więc 2x jest mniejsze lub równe od minus 5 dzielone przez 2. Piszę x jest mniejsze lub równe, mogę w ułamku minus 5 drugich, ale zaraz pod tym trzeba wyciągnąć jednak te całości, czyli minus 2 całe 1 druga. I teraz możemy się pokusić od razu o stwierdzenie. Jeżeli chcesz, narysuj sobie. Jeżeli nie, możesz napisać od razu przedział. Może dla tych, którzy mają z tym problem, ja jednak narysuję. Czyli zaznaczę Ci oś liczbową, narysuję Ci oś liczbową i na tej oś liczbowej zaznaczę Ci taką liczbę. Minus 2 całe 1 druga. Jest mniejsze lub równe, czyli kółeczko zamalowane. I teraz gdzie kreskujemy? Kreskujemy, mają być x mniejsze, czyli na lewą. No to Ci zakreskuję. I teraz będzie Ci wygodnie podać przedział. Będzie to przedział od minus nieskończoności do 2 całe i 1 druga. I domykamy, bo kółeczko domknięte. Zresztą, jak popatrzę do treści, polecenie było następnie zaznacz na oś liczbowej, czyli konieczne było zaznaczenie. No tak, czasem się tak zdarza, że w odpowiedziach ABCD na maturze są gotowe osie liczbowe i Ty musisz wybrać, która to jest oś liczbowa, która przedstawia Twoje rozwiązanie nierówności. Dlatego warto jest jednak rysować to, co Ci powiedziałam. No to przejdźmy tutaj do tej naszej nierówności, tej drugiej w podpunkcie B. Otóż, przez co pomnożę? Co jest najmniejszą wspólną wielokrotnością dla dwójki, trójki, szóstki? No też 6. Oczywiście to może być piątka, to może być dwunastka, to może być 24, w zależności od tego, jakie przykłady, prawda, jakie tu będziesz miał liczby. Czasem się mnoży nawet przez 100. To wszystko zależy od mianowników. Dobrze, no to pomnożę, rozpiszę 6 razy x plus 3 nad 2. Dodać 6 razy 2x minus 5 nad 3. Jest większe od 6 razy 5 szóstych. Rozpisuję powolutku, ponieważ, tak jak mówię, nie wiem do jakiego adresata mam trafić. Chcę trafić do każdej osoby. W związku z tym, szóstkę z dwójką mogę skrócić i tu będę miała 3, jak podzielę. Szóstkę z trójką mogę skrócić i tu będę miała 2, jak po prostu podzielę. Szóstkę z szóstką mogę skrócić oczywiście domyślnie do jedynek. Niektórzy tych jedynek nie piszą. No, nie jest to wymagane, żebyś pisał do jedynki, ale ja rozpisuję Ci, żebyś wiedział, tam dzielone przez jeden, czyli nic nie zmienia. No to dobra, tu mamy trójeczkę, ale pamiętaj, ta trójeczka musi być pomnożona przez całe x plus 3, dlatego piszę na razie. Dodać. Dwójeczka pomnożona przez całe 2x minus 5. Tu jest nad 1, więc to nad 1 mnie nie interesuje, nie będę przepisywała. A tutaj popatrz, 1 razy 5, po prostu 5. No to dalej wymnażam. 3 razy x, 3x. Dodać 3 razy 3, 9. Dodać 2 razy 2x, 4x. 2 razy minus 5, minus 10 jest większe od piątki. I teraz x zostawiam na jednej stronie, czyli tu było ok, na dobrej stronie. To było na dobrej stronie, czyli plus 4x większe. Piątka jest po dobrej stronie, no ale dziewiątka nie po dobrej. Przerzucam minus 9, minus dziesiątka nie po dobrej. Przerzucam plus 10. No i 3x plus 4x to jest 7x większe. I teraz tu będziemy sobie obliczać. 5 minus 9 to jest oczywiście minus 4, dodać 10, no to mamy 6. No albo 5 dodać 10 to 15, 15 minus 9 to jest 6, jakkolwiek.
dzielę przez 7 i piszę, że x jest większe od 6/7. No to biorę linijkę oczywiście, żeby było ładnie i zaznaczę Ci na osi liczbowej. Na tej osi liczbowej znowu zaznaczam tylko 6/7 w liczbę. Kółeczko jest otwarte, bo nie ma bądź równości. I tym razem x większe, czyli kreskuję na prawo. I skreskowałam się tutaj na prawo, a podam, żeby było ładnie, x należy od 6/7 do plus nieskończoności. Tutaj jest obustronnie nawias otwarty. Na co Ci zwróciłam uwagę w zadaniu numer 5? Na to, że jak masz mianowniki i rozwiązujesz nierówność, nie robisz tego na krzyż absolutnie. Musisz obustronnie pomnożyć przez najmniejszą wspólną wielokrotność. W tym przykładzie tak zrobiliśmy i w tym przykładzie też. A później już, jak zaczynasz rozwiązywać, dochodzisz do takich nierówności, jakie występowały w zadaniach wcześniejszych. Zadanie numer 6. Rozwiąż podwójną nierówność. Podpunkt A. Minus 3 jest mniejsze od x nad 2, dodać 4, a to jest mniejsze lub równe 6. Podpunkt B. Minus 1 jest mniejsze od x minus 2 nad 5, a to jest mniejsze lub równe 2/3. Mamy tutaj do rozwiązania podwójne nierówności. I teraz tak, jakim sposobem możemy to zrobić? Są dwie metody. Pierwsza metoda to jest oczywiście zapisanie tej podwójnej nierówności jako dwóch odrębnych nierówności. Jest to super metoda, jak najbardziej, można ją tak rozwiązywać. Natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę, że takie proste nierówności podwójne, a to są proste, zarówno ta, jak i ta, zaraz zobaczysz, możemy rozwiązywać tak sprytniej, szybciej. A wiesz, mało już czasu na maturze. Musisz to zrobić jak najszybciej, więc ja Cię uczę takich metod, które nam mogą troszkę tak przeorganizować arkusz maturalny, żebyśmy na coś innego mieli więcej czasu. Dlatego jest taka metoda, właśnie rozwiązywanie podwójnej nierówności i będziemy ją rozwiązywać tak jakby dwie naraz będziemy rozwiązywać nierówność. Otóż jak do tego podejść? Nie każde tak się da zrobić, ale akurat te, a zajmujemy się na tej lekcji prostymi równaniami, nierównościami, prawda? W związku z tym te proste da się tak szybko, sprytnie rozwiązać. No więc jak to będziemy robić? Popatrz. Rozwiązać nierówność to znaczy wyznaczyć najczęściej przedział na x. Czyli podać, że x należy do jakiegoś przedziału. Czyli jednym słowem, muszę tego x ograniczyć w tym wypadku. Żeby to zrobić, ja nie mogę mieć tej plus 4. Czyli co zrobię? Obustronnie odejmę 4. Po to, żeby mi się ta 4 odjęła od tej strony i od tej strony. Czyli tak, minus 3, minus 4, minus 7. X nad 2 dodać 4, odjąć 4, no to 4 mi się odejmą i zostanie mi x nad 2. Mniejsze lub równe, 6 odjąć 4 to jest 2. No to dalej. Ja muszę wyznaczyć x, zamaluję Ci go na kolor. Ja muszę tego x wyznaczyć. Przeszkadza mi, że on jest nad 2. No to co zrobię? Razy 2 pomnożę. No i robię to obustronnie, tak? Wszystko na raz będę mnożyła razy 2. Czyli minus 7 razy 2, minus 14. X nad 2 razy 2 zostanie mi x, bo te dwójki tak jakby się mi skrócą. Mniejsze lub równe, 2 razy 2, 4. I teraz popatrz, mój x jest ograniczony w taki sposób, że jest to liczba większa od minus 14 i mniejsza lub równa od 4. Jeżeli potrzebujesz, narysuj sobie. Ale może zrobimy już tutaj bez rysowania. Czyli x należy od minus 14 do 4. Tylko oczywiście tu było większe, więc nawias otwarty, tu było mniejsze lub równe, więc nawias domknięty. Czyli liczba x należy do przedziału od minus 14 do 4. Oczywiście jest ich nieskończenie wiele, ale my mamy rozwiązać, czyli podać przedział, jeżeli jest to tylko możliwe. Dobrze, przejdźmy do podpunktu B. W podpunkcie B ja też tutaj muszę tego mojego x ograniczyć. Ale żeby to zrobić, popatrz, przeszkadza mi ta minus 2. Przeszkadza. Ale przeszkadza mi też to, że to jest nad 5. Muszę zrobić obustronnie najpierw razy 5, żeby się tego mianownika pozbyć. Zatem, jak ja to pomnożę razy 5, to ja muszę to, to i to pomnożyć razy 5. No to mnożymy. Minus 1 razy 5 to jest minus 5. Mniejsze od. Jak tu pomnożę przez 5 ten ułamek, to te piątki mi się tak jakby skrócą i napiszę x minus 2. Mniejsze lub równe. I teraz to muszę pomnożyć razy 5. No niestety, muszę zrobić 2 razy 5, czyli 10
trzecich, no bo nic mi się tu nie skróci. No więc co robimy dalej? Dalej możemy sobie wyciągnąć całości może, będzie nam wygodnie. 10 podzielone przez 3 to jest 3 całe i 1 trzecia. Dalej, x muszę wyliczyć, ale za x jest minus 2. No to co? No to obustronnie plus 2, żeby samego x mieć. No to plus 2. Minus 5 plus 2 to jest minus 3. Mniejsze. X minus 2 plus 2, to się skasuje, minus 2 plus 2 się wyzeruje, zostanie sam x. Mniejsze lub równe. 3 i 1 trzecia plus 2, no to oczywiście jest 5 i 1 trzecia. To popatrz, znowu ograniczyłam x-a, pięknie. X to jest liczba większa od minus 3, czyli będzie minus 3 otwarte, ale mniejsza lub równa 5 całych i 1 trzecia. I to, co tutaj Ci przedstawiłam, to jest przedział, do jakiego x może należeć. I to, co napisaliśmy, ten przedział od minus 3 otwartego do 5 i 1 trzecia domkniętego, to jest rozwiązanie tej mojej nierówności podwójnej w podpunkcie B. Jeżeli chodzi o tą lekcję, przygotowałam dla Ciebie 6 zadań z podpunktami. Wszystkie zrobiliśmy. Mam nadzieję, że przypomniałam Ci pewne elementy ze szkoły podstawowej, ale też rozszerzyłam troszkę Twoją wiedzę o właśnie rozwiązywanie nierówności, nierówności takich podwójnych. Rozszerzyłam Ci wiedzę o rozwiązywanie równań, gdzie mamy postać iloczynową i z iloczynu ma wyjść 0. Również poćwiczyłam z Tobą te metody, które zapewne nie były być już obce, ale również zwróciłam uwagę na to, że jeżeli jest mianownik i w mianowniku występuje wyrażenie algebraiczne z x, to trzeba napisać założenie. Nie może w mianowniku wyjść 0. Natomiast jeżeli w mianowniku jest dwójka, tak jak tutaj, czy też piątka, tak jak tutaj, czy trójka, ja nie muszę pisać założeń. Jak najbardziej mogę napisać, że dziedziną są liczby rzeczywiste, ale jak tego nie napiszę, to nikt mi za to na maturze punktów nie odejmie. Mam nadzieję, że Ci się lekcja podobała. Jeżeli tak, zapraszam Cię na kolejne nasze spotkanie.